Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, to witam w kolejnym odcinku z Fear Hunger 2 Termina. Moi drodzy, dlaczego widzimy się w menu głównym? Ano chciałem wam się pochwalić, że udało mi się wyekstraktować kilka plików. Ogólnie, jeżeli chodzi o system, to już tutaj delikatnie porobiłem. Nie widzicie tego co prawda, bo nie chciałem, żeby to w jakiś sposób ingerowało w naszą rozgrywkę dotychczasową. Ale tak, udało mi się znaleźć, tak jak widzicie, grafiki, które były zaimplementowane w RPG Makerze, więc udało mi się to wyekstraktować, udało mi się to przerobić, przepisać i przegrafikować. I w tej chwili mam już przetłumaczone całe intro czterech postaci. No, dokładniej mówiąc, to mamy właśnie Levi'a, mamy Marinki, ten to się nie pamiętam jak nazywał, ale jakoś się nazywał, no i tej naszej mechanik. I powiem wam, że ogólnie studiując te cztery postacie, już w tej chwili, nawet nie wchodząc do gry, poznałem bardzo dużo lore. Naprawdę mega dużo lore. I może nawet będę chciał wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda. To jest jeszcze tłumaczenie w fazie beta, więc nawet alfa, nie beta. Więc tylko chciałem pokazać, jak to wygląda. Zobaczmy Abelkę, jak wygląda jej story, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale pewną rzecz chciałem wam pokazać. Nie chcemy pomijać historii postaci. Gojący dźwięk torów kolejowych. Nie jesteś przyzwyczajony właśnie. Tutaj tak samo delikatnie mi się teksty popierdzieliły, bo ogólnie w języku angielskim jest dużo takich uogólnień, gdzie nie bierzemy tak jakby pod uwagę płci. Ja tłumacząc niektóre tutaj tematy, czy tematy treści, no nie oszukujmy się, jeżeli tekst się powtarza w wielu miejscach i jest identyczny, no to ja troszeczkę spoleciłem sobie na twiznę i po prostu tłumaczyłem wszystko, więc jeżeli będą jakieś błędy płciowe, że tak powiem, no to musicie mi to oczywiście jeszcze wybaczyć. Nie jesteś przyzwyczajona do tak cichej i spokojnej atmosfery. Nie możesz powstrzymać się od błądzenia myślami. Wspominasz, co doprowadziło cię do tego punktu w życiu. Pomimo tego, że twoja ojczyzna bardzo ucierpiała podczas pierwszej wielkiej wojny, miałaś spokojne i zrównoważone dzieciństwo z obojgiem rodziców i licznym rodzeństwem. W północy stolica Oldegard odbudowała swoje zniszczone miasta, gdy w radiu pojawiły się wiadomości o działaniach wojennych we wschodniej Europie. Brzmiało to jak początek kolejnej światowej wojny. Byłaś jeszcze zbyt młoda, by brać udział w obronie swoich granic, więc musiałaś wymyślić inny sposób, by pomóc swojej ojczyźnie. Miałaś smykałkę do mechaniki i elektroniki, więc ostatecznie wybór padł na te dwa kierunki. Nauka elektroniki bądź nauka mechaniki. Zobaczmy elektroniki. Nauczyłaś się zwarcie. I tutaj tak samo nie wiem, czy tłumaczyć skille, bo nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Tak samo nie wiem, jeżeli chodzi o przedmioty typu, nie wiem, tarcza i tak dalej, czy no black steel, no czarna stal. Czy to się opłaca tłumaczyć? Bo ja jestem troszeczkę niekonsekwentną osobą, iż ponieważ przedmioty, które się łatwo tłumaczy, to je tłumaczyłem, ale przedmioty, które się ciężko tłumaczy, to już nie tłumaczyłem. Więc to jest do poprawki w razie czego, jeżeli nawet to tłumaczenie wyjdzie do jakiegoś szerszego grona, to oczywiście będziemy je edytować już w takim globalnym release'ie. Jakoś myślę, że nawet sobie ustalimy, jak to po prostu ma wyglądać. Ponieważ byłaś najstarszym dzieckiem, miałaś naturalny zwyczaj opiekowania się ludźmi wokół siebie. Wielu twoich bliskich krewnych maszerowało na bitwę i nic nie mogło cię bardziej sfrustrować niż niemożność pomocy ludziom bardziej bezpośrednio. Dojrzałaś już do dorosłości, ale ze względu na swoje doświadczenie w inżynierii, twoja rola na froncie krajowym była ważniejsza niż to, co mogłeś osiągnąć na polu bitwy. Na froncie krajowym również panował chaos. Ktoś musiał wkroczyć do akcji i objąć ochroną wszystkich zaginionych ludzi, którzy teraz ginęli daleko na odległych polach bitew. Twoje silne ramiona były w stanie udźwignąć ciężar i rosnące obciążenie pracą. Musiały, bo jeśli nie ty, to kto? Pewnej szczególnej burzowej nocy, gdy wracałaś do domu po 12-godzinnym dniu pracy, natknęłaś się na obcego mężczyznę na zalanej deszczem alejce. Mężczyzna zauważył cię i desperacko próbował pobiec, ale upadł po około 10 metrach. Mężczyzna został Mężczyzna został postrzelony w brzuch.
Po przeszukaniu jego ciała znalazłeś dokumenty, które mówiły, że pochodził z Królestwa Rondon, kraju sprzymierzonego z Oldegardem. Przez chwilę zastanawiałaś się, co zrobić, a potem... Zabierz mężczyznę do domu i opatrz jego rany. Mężczyzna pozostał nieprzytomny przez tydzień, ale powoli odzyskał przytomność dzięki twojemu troskliwemu leczeniu. W miarę upływu dni dostrzegł twoją chęć pomocy i frustrację związaną z wojną. Następnie ujawnił swoje interesy w Oldegard. Należał do podziemnej organizacji ruchu oporu o nazwie Bezimienne Podziemie Wolnościowe, w skrócie BPW. I tak samo tutaj, na przykład skrót, który przetłumaczyłem, przepraszam, to było chyba NPW, NBP nawet. No i wiecie, to trzeba było jakoś przetłumaczyć. No nie mogłem, nie wiem, zrobić bezimienne podziemie wolnościowe i dać skrót NBP. Musiałem to tłumaczyć już po swojemu. Organizacja działała w ukryciu przed czujnymi oczami od początku pierwszej wielkiej wojny. BPW działała w całej Europie, próbując powstrzymać postępy zarówno Imperium Bremy, jak i Unii Wschodniej. Mężczyzna miał ważne dokumenty, które musiał jak najszybciej dostarczyć do Królestwa Rondon. Ponieważ sam nie mógł ich zabrać, zapytał, czy mogłabyś przejąć jego rolę. Miałaś nadzieję na szansę pracy nad czymś większym, a ta okazja wydawała się właśnie taka. Pakowałaś się i wyruszyłaś w drogę. Po dzięce za ratunek mężczyzna podarował ci swój oficerski miecz. No i właśnie tu jest typu przedmiot. Czy mamy to tłumaczyć jako Officer Sword po prostu? Czy jako oficerski miecz? Podróżowałaś przez Europę aż do Królestwa Rondon. Odnalazłeś miejsce spotkania opisane przez mężczyznę i nawiązałaś kontakt z jego współpracownikami. Po krótkiej rozmowie na temat obecnej sytuacji we wschodniej Europie zostałaś zaproszona, znaczy poproszona o dołączenie do organizacji. Brakowało im członków, a twoja wiedza z pewnością by się przydała. Zostałaś zaprowadzona do ich siedziby i mogłaś wybrać, w jaki sposób zaoferujesz swoją pomoc. Pomoc w stworzeniu broni, pomoc w stworzeniu pułapek. Jak będzie broni. Nauczyłaś się weaponcraft. No i tak, zwarcie przetłumaczyłem, weaponcraft już nie. Pytanie, przy którym zostajemy? Czy po prostu zostawiamy nazwę speli w oryginalnym, czy nie? BPW miało szpiegów w całej Europie i poza nią. Łącząc różne informacje zebrane z całego kontynentu, udało ci się odkryć część większego planu. Unia Wschodnia pracowała nad czymś złowrogim i złowieszczym w Czechach i wyglądało na to, że Brema chciała położyć rękę na tym projekcie. Twoje dedukcje zyskały na znaczeniu, gdy dowiedziałaś się, że armia Bremy w końcu zajęły Czechy. BPW natychmiast wysłało kilku swoich członków do stolicy Czech, Prievil, ale szybko straciłaś z nimi kontakt. Organizacja postanowiła poczekać i zobaczyć, czy ich członkowie się pojawią, ale nie można było po prostu usiąść i mieć nadzieję na najlepsze. Postanowiłaś wsiąść do pierwszego pociągu w kierunku Prievil i dowiedzieć się, co się dzieje. Powiedziano ci, że gdybyś potrzebowała wsparcia w swojej misji, właśnie to jest bardzo ważne, rozpoznałabyś liderkę czeskiego oddziału BPW po jej czerwonych butach. Czy my widzieliśmy kiedykolwiek tutaj postać w czerwonych butach? To jest mega ważne pytanie. Mając tak niewiele informacji na temat tego zadania, jak przygotowałaś się do podróży? No i oczywiście zobacz się artykuły medyczne, części zamienne, ewentualnie w żywność. Udało ci się znaleźć dwa suszone mięsa i spleśniały chleb. Czujesz się spięta od momentu rozpoczęcia tej podróży. Każdej nocy śniły ci się koszmary o okropnościach, które czekały na ciebie w Prievil. Czy to tylko sny? Nie można oprzeć się wrażeniu, że w snach kryje się coś więcej, niż podpowiadałaby zwykła logika. Oczywiście nie zapisujemy historii, nie pomijamy wstępu, bo chciałem wam tylko i wyłącznie pokazać, jak wygląda etap tłumaczenia. I oczywiście te 10 minut, które ja teraz zużyłem na to, ja wam gameplayowo nadrobię. Nie martwcie się. Nie martwcie się oczywiście. Czujesz się, jakby ktoś obserwował cię podczas snu. Ooo! Czy ja tego nie widziałem? Czy tego nie przetłumaczyłem? Przepraszam. O kurde. Dobra, czy ty wszystko cały czas pracowałeś, czy po prostu zapomniałeś zmienić swoich ciuchów? Ej, że ja nie zauważyłem tego, to coś dziwne, naprawdę. Że ja tego nie zauważyłem, to jest dziwne. No i tutaj tak samo widzicie, człowiek z loczkami. To C, to był Curly chyba Man, Curly Hair Man, coś takiego.
I czy to tłumaczyć, czy zostawić Carly Herman? To jest pytanie. To chyba tak samo salesmana zmieniłem w sprzedawcę, tak. No to samo. No ale już na przykład przygotujesz bagaż, o, you find 4 shillings. To po prostu jest dalsza część, wiecie, tekstu, którą po prostu nie zdążyłem. Tam są jeszcze cztery postacie. Cały tak naprawdę... cała mapa tutaj, bo... RPG Maker jest tak zrobiony, że on ma teksty na mapach. To jest mega dziwne. I tam się totalnie nie zrozumiałem, no ale niestety. Drzwi do poprzedniej kabiny są zamknięte od drugiej strony. Patrząc przez okno, kabina wydaje się w środku czarna jak smoła. Drzwi się nie otwierają. Wygląda na to, że są zamknięte od zewnątrz. No i tak mniej więcej, moi drodzy, to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że oczywiście będziecie chcieli nawet mi pomóc w tym tłumaczeniu, bo myślę, że samemu ciężko mi się będzie robić to tłumaczenie, a zawsze kilka osób opierdzilibyśmy to po prostu rachu, ciachu i do piachu. Okej, moi drodzy, wróciliśmy sobie już tutaj. Spokojnie, tak jak wam tłumaczyłem, odcinek jest normalnie, nie musicie się martwić, wszystko jest w porządku. Tak samo jak nie wiem, czy widzieliście, ale ogólnie po użyciu Book of Alignment mamy przez sekundę, znaczy po załadowaniu gry, mamy przez sekundę właśnie tą rozpiskę Book of Alignment. I na przykład miałem problem z tym, że w teorii gra miała gdzieś zapisane teksty z Book of Alignment i nie wiedziałem za cholerę gdzie, bo przetłumaczyłem to, jak się zapisywało grę, było w porządku, ale jak się wczytywało grę, to ten początkowy jakby status tej książki świecenia zawsze był w języku angielskim. Nie wiem dlaczego, ale teraz się samo naprawiło, więc no ciekawie. Totalnie ciekawie. Dobra, widzę, że jesteśmy tutaj po mocnym wpierdzielku i teraz pytanie, czy nam się opłaca, bo za grosz nie widzę sensu tego, co my tutaj zrobiliśmy. Naprawdę. Nie widzę sensu. Tak naprawdę nic oni nam tutaj nie dali, co by nam pomogło w podróży. I nie wiem, czy to dlatego, że... No nie wiem, oni gdzieś tutaj leżą? Czy może tak być, że oni gdzieś tutaj leżą? Ja was przepraszam, ale będę czasowo, niestety, ale wyciszał mikrofon, bo no tak mnie męczy ten jebany kaszel. Już tyle czasu i no nie mogę się wyleczyć, i właśnie nie wiem dlaczego. Czy to jest wina COVID-a? Tutaj jesteście i o ciebie mi chodziło. Maszynka do mielenia mięsa rozpadła się... w walce. Zbierasz złom i dostajesz ostrze piły i zepsuty bench grinder. Nie wiem, co to jest. Co to jest bench grinder? Przetłumaczyć. Bench grinder. Szlifierka stołowa. Zepsuta szlifierka stołowa. Mogę cię zrespić? Niestety nie. Dobra, ale tak, obetniemy ci główkę. Nadal się zastanawiam, czy jest sens, bo... Słuchajcie, prawda jest taka, że w teorii możemy sobie bez problemu tą rękę jeszcze ogarnąć, prawda? No właśnie, możemy. It's always too corrupted. Tutaj jest jeszcze koleżka. Gdzieś sobie siedzi. Wyleciał z nami ostatnimi czasy. I warto byłoby zobaczyć, co on tu w ogóle miał. On był tu. Garaż jest pusty. On jest tam. No właśnie. Widzę, że on na nas poluje. On na nas poluje. Tylko tak, słuchajcie. No Marina nie ma ręki. Levi nie ma ręki, ale Levi'a moglibyśmy teraz zaatakować i w teorii wziąć sobie kozę. Czyli dwa zombie i koza. Czy to jest zły pomysł? Nie wiem. Nie wiem, ale... Może nie byłoby to głupie. W sumie Marinka, no, co ona potrzebuje? Ona w teorii tak trzyma Black Steel, tak? Black Steel, który ma fajne DPS-y, jest jednoręczną bronią.
I ona w sumie nic nie potrzebuje innego. Levi w tej chwili jest już bezużyteczny, bo on nie może nic trzymać. Prawda? Tego Sworda nie może. No właśnie, Levi nie może trzymać Green Sword, tylko z jedną ręką. Więc to nam już odpada. To nam już odpada. Niestety. Gdzie my jesteśmy? Idziemy w tą stronę, tam jest nasz koleżka, więc nie idziemy tam. Musimy się cofnąć. No i najlepiej w ogóle, jakbyśmy właśnie się teraz cofnęli całkowicie do... Do baru. Zapytacie, dlaczego chcę się cofnąć do baru? Z tego powodu, że chciałbym go trupić chyba Levi'a. To jest postać, która w sumie, no już dla nas jest w tej chwili bezużyteczna. A przynajmniej w małym stopniu użyteczna. Nie chcę go już karmić. Chcę już go całkowicie wyeliminować z rozgrywki. Tylko tak, bar był chyba teraz idąc na północ. Dobrze pamiętam? Być może. To możemy sobie HP zrespić. Kurwa, są ci. No właśnie, cholercia, już tak dosyć dawno nas tu nie było. Przyjdziesz czy nie przyjdziesz? No chodź, kościelny, chodź. Pyk, pyk, obkrążony i lecimy. No i tak, tutaj właśnie był ten bar. Tylko tak, ja Levi'a oczywiście muszę teraz całkowicie rozebrać. Clear. Nam ćpun nie jest potrzebny, no nie szukujmy się. A, tylko ty teraz nie chcesz. On z krwawieniem nie może? No właśnie, tutaj nasze bebziki oczywiście sobie siadają, ale Levi za nami chodzi. Levi za nami chodzi. Wiecie, ja na niego jeszcze mam jeden sposób. O, teraz w sumie się zainteresował, okej. Okay. No to tak, Marinkę oczywiście musimy sobie zabandażować. Healing. Equip. Ty masz wszystko, co mieć powinnaś. Ale on rękę teraz ma. Later Alligator. Zróbmy sobie zapisik tutaj. Bo nie wiem, czy ja będę na pewno chciał tutaj sobie go zabijać. Ale no, lepiej zrobić sobie tego save'a. Czujesz się bliżej oświecenia. Zatakuj go. Co? Jak? Czemu ty masz po pierwsze broń, przyjaciel? Levi wydaje się niezainteresowany w rozmowie. Poczekaj chwilę. Myślę, że na pewno możemy znaleźć jakieś rozwiązanie tutaj. Przygotuj się śmierć, żołnierzu. Levi nie pokazuje żadnej oznaki strachu. Dobra, łapki uwalimy. Uwalimy go w torso. Kurde, jaki ten miecz jest świetny. Dobra, zaobserwowałeś kolejną duszę. Solitary soul. Co to znaczy solitary soul? Samotna dusza. Levi jest padnięty. Dobra, czyste szamo i army gemsuit. Świetnie. Główka. Możemy cię wskrzesić? Nie możemy. Na pewno. Już próbowałem. Więc... łepek! Kupiłem sobie, moi drodzy, termos. Taki mocno trzymający termos. To jest kubek termiczny. Bo ja często teraz mam tak, że... w pracy staram się pić kawę z domu. Już raczej sobie nie robię w pracy kawy. Z różnych względów. Nie będę wam tłumaczył dlaczego. Ale no tak jest. O, tu jest koza w ogóle. I jakoś te moje kubki ostatnimi czasy, powiem wam osobiście, że no tak nie spełniały swojej funkcji. I stwierdziłem po prostu, że dobrze byłoby sobie kupić jakiś lepszy kubek, właśnie po to, żeby ta kawa przez te 8 godzin mi wytrzymywała. Nawet nie przez 8, a przynajmniej te 4, od 4 do 6. I te dzisiaj w sumie mi dopiero przyszedł.
I tak go sobie teraz testuję, zrobiłem sobie z nim kawę. I już sobie tak mordę poparzyłem. Minęło już ze 2 godziny, a on jest nadal tak kurwa gorący, że się nie da nawet mordy umoczyć. Nie wiem. Dramat. Totalnie dramat. Dobra, Ktonsens, bierzemy cię. Nasza przyjaciółko. Ola. Ola, Ola. Czemu się to powiedzieć takie Ola? Ola. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem chyba powiedzieć Aleksandra i Ola w jednym. Ola, bierzemy cię oczywiście. No i bierzemy naszą kozę. Black Kalev. I moi drodzy, ja tego nie przeczytałem. Znaczy przeczytałem to, ale jakoś tak nie skojarzyłem faktów. Black Kalev był w chacie leśnika, prawda? Leśniczego, nie leśnika. I ta babuszka, którą znaleźliśmy na dole, która była pod kluczem, to była żona leśnika. Leśniczego, Shiro, kurwa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo były tam zapisy krwią na ścianie. I była również notatka, którą ona miała w ręku, że spotka się ze swoim ukochanym dopiero po śmierci, tak? I były również tam teksty typu, że przespała się z kozą, że członek kozy był znacznie większy niż siusiaczek naszego leśniczego. I że ogólnie koza była zajebista w tym, co zrobiła. I niestety, a może i stety, domyślam się, że ta koza, w ogóle Black Kalev, co to znaczy kurwa Black Kalev, bo ja próbowałem przetłumaczyć tą nazwę, myślałem, że to może jest czarny kozioł. Ogólnie, jak jest kozioł kurwa po angielsku, bo ja nie wiem, kozioł. Goat, no tak, goat. No, logiczne kurwa. Nie wiem czemu, ale wpisałem kozioł i mi wskoczyło kozioł ofiarny, mężczyzna aktywny seksualnie. Ha? Wiesz, by nam tutaj Google Translate coś tłumaczy? Ciekawe. Kalev, co znaczy Kalev? Nic, to jest nazwa własna. Czyli czarny Kalev musi być kimś. To jest jakaś istota. To jest istota, to na pewno nie jest kurwa koza. To jest coś zamienione w kozę. Tylko pytanie dlaczego? Jaka jest prawdziwa tożsamość czarnego Kaleva? I czemu on ma kurwa fazmofobię? Tego dowiemy się, moi drodzy, pewnie już niedługo. Ale tak, z pewnością chciałbym jeszcze tego Black Kaleva nam... A może jeszcze nie teraz. Może później go nakarmimy. Jaki dalszy plan? Gdzie idziemy? Bo w sumie tego nie wiemy. W sumie tego nie wiemy. Może nie byłoby też złe, żeby się przespać. Co wy na to? Walniemy w cyngiel? A, czemu by nie? Na górnej czy na dolnej pryczy? Na górnej. Zawsze śpię na górnej. Dzień dobry. No właśnie, zostało nam 4 przyjaciół. Witaj ponownie w wieży. 5 z was ciągle jeszcze jest przy życiu. Jak mogę ci pomóc w twoim zadaniu? Heksen. Mamy 4. I tak, możemy sobie dodać oczywiście tutaj w Agility wrota. Myślę, że to będzie spoko. Możemy również uczyć ich, naszych zombiaczków, różnych rzeczy, ale... No właśnie. Tak naprawdę... To nie ma żadnego znaczenia, bo nasze bybziki i tak przecież nie mają tak naprawdę opcji używania tego wszystkiego. Czy jest tutaj coś ciekawego, co jeszcze możemy użyć? Barefist Financy? Nie. Drain Rush, Fast Stance? Też nie. Gunthum Stranger, Markenship? Nie, no to jest wszystko jest słabe. Blood Sacrifice i Masturbation. Myślę, że w to pójdę, bo wiem, że można używać tych rzeczy właśnie do różnych celów. Czarna ziemia, Hurting, Black Smoke. To jest atak plus 1, no ale nie możemy dalej nawet pójść. Kurde, no bo nie mamy afirmacji. To jest bardzo przykre. Magic Defense plus 1. To było. Pojemność umysłu. Też nie jest głupie. Dobra. Zróbmy Blood Sacrifice. Bo to się przydaje z tego, co mi wiadomo, właśnie na Grogorota i na masturbację. Bo to jest afirmacja do tej naszej koleżanki stworzenia. Dobra. Zapiszmy grę oczywiście ponownie.
Ponadpisujmy te save'y. No, tutaj cały czas samo mówi, żeby kierować się w wieżę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wyjdźmy stąd. I zobaczmy, co się zmieniło na górze. Może coś się zmieniło, ale nie. Ale nie. Czy my mamy zaznaczone, gdzie ktoś tu może być? Też nie. Też cholercia nie. Tutaj jest wszystko zawalone. Tędy nie przejdziemy, choćby skały srały niestety. To mnie bardzo rozczarowało. Tędy też nie przejdziemy. No to jak? Jak i gdzie? To jest pytanie. Jak i gdzie? To jest kolejna koleżanka. To dostanę w zamian za tego szlinga. Mogę ci powiedzieć przyszłość. Dobra, deal. Popatrzmy. Dobra, przełożyła karty. Przełożyła karty. Wygląda to, że szukasz lub rozpaczliwie potrzebujesz... potrzebujesz dokonać wyboru na temat reliktów? Co? Potrzebujesz wybranych reliktów, przepraszam. Ale, no, my to już mieliśmy ogólnie, już te relikty mamy zrobione. Dobra, ten, który symbolizuje upadek człowieka, pierwotną słabość, znajdziesz w więzieniu. Spisałem w więzieniu, w którym przebywa... All and the Weary? Bywa zmęczony i faul, to nie wiem, co to znaczy. Kurde, no nic tam nie powiem. Myślałem, że ona może nam przepowie, gdzie znaleźć kolejnych ludków, ale nie. Ten, który symbolizuje niekończący się głód, no ale to jest tylko na temat tych cholernych... tych cholernych posążków, no. Wygląda to, że rozpocząłeś także inną misję, a mianowicie ukryty... ukrytą na widoku. O! Czy rzeki prowadzą cię do ziemi obiecanej? Man-made conflict? Co? Co to znaczy? Man-made. Konflikt wywołany przez człowieka kryje w sobie strumień konsekwencji. No, mówię o wojnie. Mam nadzieję, że jest było to warto tego szylinga. No właśnie niezbyt. Znaczy, ona coś mówiła o tej rzece. Jedyną rzeką, którą widzieliśmy, to była ta obok train station, tak? To były rzeczki. Nic więcej. My już tu wszystko przeszukaliśmy. To jest pytanie za milion punktów. Tutaj była kafeteria. I nic z niej nie było więcej. To były tylko łazienki. Jak myślicie, gdzie możemy znaleźć tych patałachów? Kurde, bo ja chcę tutaj rzezi zrobić. Mam 17 minut nagrania. U was nawet troszeczkę więcej. W ogóle te bebziki sobie tam siedzą. Brudny papier toaletowy, butelkę piwa. Ja o tym nie wiedziałem nawet, że tutaj to jest. Dobra, rzućmy headsem. No i nawet się udało. Znajdziesz maskę przeciwgazową ze świńskiej skóry. Świetnie. Okej. Okay. Heartless Angel. Tym jest Heartless Angel. Z wami tu nie chcę nawet walczyć. Chyba nie będę miał wyboru zbytnio, co? Ja będę miał wybór. Kto sens tutaj strasznie nam guduje. Nakarmy Kalewa. Damy mu tylko Rotten Meat'a. Nie muszę, to nie walczę. Byliśmy tutaj? Chyba byliśmy.
I tak patrzę, czy coś się tutaj zmienia. No, ten tutaj sobie dalej krzyczy. Więc tutaj się pod tym względem przynajmniej nic nie zmieniło. Nikt nam nie doszedł. Przynajmniej nie widać nikogo, kto by tutaj miał dojść. Ale te krzyki są bardzo interesujące. A ja zauważyłem coś, czego wy nie widzicie i nawet mi nie wypomnieliście tego. Moi drodzy, czemu wy mi o tym nie mówicie, że to są kurwa schody dalej? Ja pierdzielę. Okej. Nie widziałem tego, naprawdę nie widziałem tego przejścia. I wydaje mi się, że tutaj coś może jednak być. O kurde. What the fuck? Jak ja tego nie zauważyłem? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Wystrzelony człowiek trzyma coś mocno w pięści. Investigate. Wystrzelony mężczyzna wygląda na martwego. Nie oddycha i wygląda prawie na zmodyfikowany z jakiegoś powodu. Co ty tam masz? Znajdujesz pierścień jawki? Lichmonger, co znaczy Lichmonger? Nie wiem. To jest nazwa chyba znów własna, ale okej. Czemu wy tak mordy trzecie? Kurde, ale myślałem, że może tutaj będzie jakiś dalszy progres tego wszystkiego, ale nie. Matko boska. Drą ryje jak nie wiem, ale że ja nie zauważyłem tych schodów. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak, to jest lepsze pytanie. Jak ja nie zauważyłem tego? Kurde. No tam już chyba też nic nie będzie. O ty kurwa, fiutku mały. Oh shit. On ma w dupie. Oho, świetnie. Slasher. Aha, no to mamy przyzwanie gry. Kurwy syn, jak na nas wyleciał. Dobra, ale chcę tylko zobaczyć, co ten ring daje. Ja sobie to cofnę. Broken A-glasses w sumie nic nie dają chyba, tak? Lichmonger ring. Hefty, to znaczy hefty. Hefty. Mocny pierścień wykuty przez hermita. Magię z południa, który zadedykował te życia do Boga głębin setki lat temu. Magowie byli w stanie spełnić. Jezu, jak mi się to tłumaczenie ciężko idzie, naprawdę. Że magowie potrafili zapełnić ten link po prostu wysysając magicznie życie z innych. Ej, to może nie być głupie. W sumie mam już taki jeden link. Tylko czy on będzie się kombował? O, w sumie to nie jest głupie. Możemy Beetle Stone na razie zamienić właśnie na ten Lichmonger ring. I mamy w sumie dwa ringi, które nam sporo dają. Dobra, ale no mamy ten ring, więc wracamy oczywiście sobie do menu głównego. No bo ja nie chcę jakby nie patrzeć, stracić nikogo. Dobra, ale nadal jesteśmy tutaj. Tylko no to jest w takim razie słabe, bo nie wiemy gdzie dalej iść. I wydaje mi się, że może to oznaczać, że potrzebuję waszej pomocy w tym aspekcie. Bo jak widać, no to wcale nie jest proste. Nie jest proste znalezienie tutaj przejścia. Ja fiolka tym razem i zapałki. Mogłem zapisać najpierw. I tak jak wam mówiłem, na 100% to nie jest tak, że
że to są w 100% losowe wyniki. Nie są. Wierzcie mi, że to nie są losowe wyniki. Dobra, przejdźmy jeszcze raz pod ten ring. Chyba, że teraz będzie jeszcze coś innego. No już wiemy, żeby tam nie iść na dół. Ale tu mi się wydaje, że są w ogóle pomieszczenia z... Nie wiem, czy pamiętacie z jedynki. Były takie... takie właśnie... łańcuchy początkowo, jak już byliśmy w Mahavr, nie? Były właśnie takie łańcuchy i tam był ten cierpiący bóg. Na pewno kojarzycie. Bo długo się z nim męczyłem, z tym właśnie na tym kole. I wydaje mi się, że właśnie tutaj to jest jego pomieszczenie. Pomieszczenie, w którym on tutaj... próbuje dokonać ascendencji na innych ludziach. Ludziów. Naprawdę zaraz was chyba kurwa powycinam. Zaczynacie mnie irytować. Dobra, tędy nie przejdziemy, to już wiemy. Czy tu po prawej stronie coś było? Bo już też nie pamiętam. Oprócz ciebie to chyba nie. Wydaje mi się, że w ogóle beczki są nieobszukane. Bardzo ciekawe. Ja bym zostawił taką rzecz. Zapiszmy grę, bo nie chce mi się zaraz znów dymać. Jakbym na przykład wpadł w trapa. Tu też nic chyba nie było. No właśnie, placek warzywny, suszone mięsko. Sporo rzeczorków. To w ogóle skróty były, ej! Dobrze wiedzieć. Tu? Dobra, brama jest zamknięta z drugiej strony. Sforsujmy tą bramę. Może nam się uda. Jest to żelazna brama. Nie ma tu o czym rozmawiać. Mam jakiegoś skillsa, który by nam pomógł z czymś. Wrench toss, ale to nam nie pomoże. Jakby krytyk wpadł, to być może. Brama jest do ciebie za silna. Oczywiście kalewa nie nakarmiłem. Do ciebie to oczywiście lecimy z tym. Tylko tak, gdzie by nas to zaprowadziło? Zaprowadziłoby nas gdzieś za muzeum. Tam nas na pewno nie było. Chyba nie było. Teraz jesteś nadal głodny? Już nie. Jeszcze raz. Może krytyk padnie. Niestety nie. Jeszcze raz do przekazy sztuka, jak to mówią. Liczę na tego kryta, no. Miejsc, kurwa. Dobra, to oznacza już na pewno, że Shiro, idź dalej, bo tutaj nic nie osiągniesz. Tutaj Shiro nic nie osiągniesz. Dobra, idziemy. Nie ma co. To skąd wziąć w takim razie klucz do tej bramy? Aleksandra zaczyna być głodna. Oluś, zaczynasz być głodna. Zastanawiam się, skąd wziąć ten cholerny klucz. Musielibyśmy się cofnąć do Hollow Tower, przepraszam. I w ogóle zobaczyć, czy Dark Marina teraz zareaguje w jakiś sposób. To też jest ciekawe. Myślę, że pójdziemy kanałami. Nie investigate. I'm down. Szukamy wyjścia. Już nawet nie ma nas co atakować, więc na luzie. To w ogóle była skrzynia, której nawet nie widziałem. O, Luger pistol. Tutaj byliśmy? Ej, my tutaj byliśmy? My tutaj byliśmy? What? Ej, dlaczego ja tego nie widziałem wcześniej? To jest dobre pytanie. Czemu ja nie widziałem tego przejścia wcześniej? Jaka dupa, jestem straszna. Tutaj siedzą Moon Scrooge. O kurwa, i to dużo was jest.
Ja mam na tyle napisaną grę. No dobra, z buta wierzę. Jak będzie ich trzech, pojedynczo. Ty, Miss Beryl, żałosny kawałku. Nie wiem, co mu powiedziałem. Zgadza się. Rozdzierać i rozdzierać twoje mięśnie i kości. Spalony księżycem opuszcza gardy i rzuca się na ciebie z jeszcze większą siłą wigoru. Kurwa, nie chciałem tego. Zostaw mnie. No ju. Mam nadzieję, ale ma defa zmniejszonego. Wow, easy. Następny, proszę. Co tu było napisane? Nawet jeżeli gnijesz, musi być coś w tobie dobrego? Nie wiem. Nie jest do końca wytłumaczone. Dobra, no znów próbujemy. Jak go trafimy w klatkę, to pójdzie easy. No i poszło easy. I teraz pytanie. To mięsko. My możemy ich skrzeszać? Nie. No to już bez pierdzielenia mogę im łebki popchnąć. Że ja nie widziałem tego miejsca. Jak? No ale teraz przynajmniej mogę na legalu ich porozwalać, nie? Nie ma co się w sumie ich bać. Nie są mocni. Zawsze to są łebki. Chodź tutaj. Przypaleńcu. Tak, tak, tak. Dokładnie. Pyk, pyk. I dla tego. No i z buta wjeżdżam. Dziękuję, dobranoc. Dawaj to mięsko. Tytoń. O, to palacz cholerny. To on sobie buduje. Moi drodzy, termos czy kubek nadal jest gorący. Kurwa, no sobie jęzel poparzyłem. Niedobrze. To jest skrzynia 6 shillingów. Liczę na przypaleńców jeszcze, ale... Płonne moje nadzieje. Co mamy tu? Powinien przejść się z drugiej strony, nie? Jest tu ciemno. Tak, z tej strony poszliśmy i tutaj w dół było przejście. Czyli w sumie... Cały czas tą samą stronę. U góry byliśmy, to możemy już teraz sobie tutaj wejść. I to zaraz się okaże, że w sumie jest koniec trasy i spierdzielaj. Bremeńska maska przeciwgazowa. Niby coś ciekawego. Zobaczmy sobie ten kipunek nasz. Death mask. Nie. Lipa. Gas mask daje 3 tylko tak naprawdę. Ale tu daje nam Eye of Sylvian. Wydaje się zbostować efekt leczenia. Ciekawe. Ja takich rzeczy nie miałem na sobie. Kurde, coś za dużo nam tutaj dają rzeczy. Czy to był inny? Dobra, może go zabijemy. Zabiliśmy go. Jakiś inny był. Ja już chciałem, wiecie, tak szybko zeskipować to. A nie wyszło. Nie wyszło. Dobra, następny proszę. To już wzięte. Jest jeszcze jeden. Miecz oficerski. To by fajnie wszystko pięknie, tylko tak naprawdę, no... Słaby. Nie mamy nikogo. No i ten jest ten sam. Ten ma już defa mniej. Ale my się nachapujemy. Boże, coś pięknego. Ja ich mogę ciąć. Ja ich mogę ciąć wszystkich. Myślę, monety. I to dwie sztuki.
Kolejny lucky coin. Ja pierdziu. O, ale was tym sobie z chęcią zabiją. Czemu wy mnie nie chcecie atakować? No właśnie, wstawać! Wstawać, będziemy się napierdalać. 1650, kurde. Częściej takie kryty, proszę. Marinka, jesteś teraz jednoręczny bandita. Szukaj. O, ręka, nóżka, mięsko, świetnie. W ogóle coś mi dzisiaj ten kochany system o imieniu Windows 11 popierdolił dźwięk. A konkretnie mówiąc, wejście mikrofonu i wyjście słuchawkowe. Niby był na default zaznaczony, aczkolwiek na OBS-ie nic mi nie chciało przechwytywać, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej dzisiaj lipy, bo nie chciałbym w sumie tego nagrywać od początku, to jest za dużo materiału. Czerwone zioło. No i fajno. Co tu będzie dalej? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Zeszliśmy chyba dalej. Jest nawet chyba wyjście. Ulala. Może i nie wyjście, ale przejście. Może i wyjście. Ej, tu nas nie było. O kurde. Jakieś randomowe dokumenty. Nic ciekawego. A to? Znajdujesz Sever Winch. Wyciągarkę kanalizacyjną. O kurde. No i weźcie tutaj, nie lubcie kurde Firenhanger. To się nie da nie lubić tej gry, no. I wy mówicie, że wam się nudzi Firenhanger. Wyruszymy lockpicka. Kolejny gasoline canister, świetnie. Broomstick, pressure plate. No dobra, czyli przejścia, a może jest przejście, tutaj jeszcze coś jest. Gdzie my jesteśmy? Koło sierocińca. Byliśmy tu. Byliśmy tu na 100%. Jaki się dźwięk włączył. Wow. Ej, bo mi się podoba w sumie ten soundtrack. Ej, my tu byliśmy na pewno? Kurde, ja zostawił tyle rzeczy? Jolki? Ej, nie byliśmy tu. Czemu on tu jest padnięty? Możemy użyć nekromancji? Nie. Ball is too corrupted. No bo to był w ogóle half... Cooned head. Tu coś se lata. Tu ten pierdzielec se lata. Ja wiem, że ty mnie widzisz. I wiem, że chciałbyś mnie dopaść, ale ja ci się nie dam. No tu nas na pewno kurde nie było. Pierdziele, gdzie my jesteśmy? Temple District. Residential Area. Pierdziu. Widać, gdzie wojna najbardziej odcisnęła swoje piętno, nie? Jak zwykle, tak naprawdę domy cywilów, nic więcej. Spłapka. A tu jest skrzynka. O, teraz to możemy napierdalać tymi monetami, jak leci. O kurwa, to było dobre. To było dobre. Niestety nie wyszło. Łódka, taśma klejąca, wszystko. To są talerze, to są talerze. Tu będzie pewnie biała fiolka. Tak, wait while. Tutaj nic ciekawego. Aleksandra jest głodna. O, jest tam ten... Pół do głowy, że tak powiem. Pół do głowy.
Nakarmny Ole. Ola, masz amciu, amciu. Ktonsens, również masz amciu, amciu. Tu widzę, że jesteś głodna, kochana, również. Koza to tam... Zaraz i tak się naje. Ła, kurwa! Czemu ty tak mi sprintujesz? Nie! O Jezu. Taki mnie fir wziął. Odejdź ode mnie, daj, daj, daj! Już? Jaki on jest pojebany. Dodge. No i patrz, teraz ci zrobię z dupy jesień średniowiecze. Pyk, pyk. O kurwa. Nie wal go w jaja. Walić go w klatę. Zostaw konsensa. Au. Dobra, stracił swój balans. Widzę, że on wcale nie jest kurwa taki lekki. Lepiej było mu ten maulec zapierdzielić. Coś tam chodzi nadal. Młotek do mięsa. Jezu, on to był ciężki. Znaczy, był creepy, o tak. Dobra, Marinka, bo ciebie głowa boli, prawda? I to mocno. Użyj sobie tego. Bo ty dostałaś młotkiem w łeb. Ale masz bazy 99, świetnie. Lubię to. Latarnia zdobna. Item, na którego narzekałem najbardziej, a który okazał się najbardziej pomocny, nie? To też jest ciekawe. Bo w związku z tym, że tam na dole to się dzieją bardzo złe rzeczy, to ja myślę, że najpierw sobie przeszukamy tutaj wszystko po kolei. Już tu jest, widzę, że całkowicie zapadnięty budynek. No ale tutaj chyba nie zwiedziliśmy do końca, prawda? W lewo chyba nie poszedłem. No w sumie tu i tak nic zbytnio nie było. Zobaczcie, to jest jakieś przejście. A może i nie. Budynek jest totalnie zawalony. Coś się tu włączyło. Jakby coś chciało na nas spójść, ale... Jezu, te dźwięki są okropne. A wiem co, dobra, bo to jest ten pojeb. A czy w ogóle da się to otworzyć? No, możemy... To jest z drugiej strony, ale ja nie chcę. Niech on sobie tam siedzi. Znaczy, i tak będziemy musieli go kiedyś stamtąd wyciągnąć, nie? Nie ma innego wyboru. Kiedyś będziemy musieli powiedzieć, hej kurwa typie, wyłaź mi stamtąd, bo musimy ci nastukać. Ale to nie jest ten dzień. Dobra, nic tu nie ma użytecznego. Jajeczko. Kolejne jajeczko. Marinka, ty jesteś w sumie najedzona, czemu oszukujesz? Ale w sumie mam na ciebie sposób. No to dawaj. Co się tu dzieje? Daj, daj, daj! Daj, daj, daj! Kurde. Walcie go w łapę! Albo po jajach, tak. Nie robi nam kto sensa, proszę. Dobra, Marina dostaje w łeb, spoko. Marinka sobie to uleczy. Szkoda, że takie hity ci nie wchodziły, kurwa, w jego łapę. Same szylingi, no bogate ludzie, no. Jemy to. Op. Kurde, myślałem, że już w tym odcinku nie będzie nic ciekawego do pokazania. I wiecie co? Kurde, znów się myliłem. Dzieje się znów dużo. Znów. Wróżymy tej wyciągarki. Mamy tutaj zejście znów do kanałów. Kurde, no. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Idziemy do Panenskie Lesy. Powoli zbliżamy się do Panenskie Lesy. Zarąbiście. To jest szkło tak w ogóle. Ale nie da się go wziąć, niestety, chyba. Noni. Co to jest? Drzwi wydają się być zamknięte wzmocnionym zamkiem. Możemy użyć tutaj lockpicka. Użyjmy. Oho. Oho. Desk recepcjonisty. Znaczy desk. Będę żałował, nie? Będę kurwa żałował. Dobra. Tu wejdziemy w następnym odcinku. Zobaczmy jeszcze tutaj na szybciorka. Bo jedziemy mem. I tutaj jest również totally collapsed.
Dobra, moi drodzy, myślę, że tutaj się pożegnam z wami. Musimy troszkę zainwestować w ten Cloak Fragment, bo robi się ich coraz mniej. Może ten Dirty sobie pogarniemy. Mamy dużo Green Herbów, no 6 sztuk. A to prawie czego. Jeszcze będziemy mieli w sumie co robić. Mamy dużo browarów. Mamy dużo White Vial. Mamy 3 sztuki wódki, to nie jest mało. Tobacco jakieś tam tutaj lata. Light Blue Vial 4 sztuki. Condensed Blue 2 sztuki. Kurde, dużo rzeczy. Dużo rzeczy i to fajnych rzeczy. Myślę, że również mógłbym wam przeczytać może w następnym odcinku wszystkie, ale to wszystkie rzeczy od początku. Nie wiem, czemu to się w ogóle nie przetłumaczyło. To było NLU. NLU. Na początku mówiłem. Ale to się przetłumaczyło? Nie, to też się nie przetłumaczyło. Dziwne. Kurde, dziwne. Dobra, to ogarnę to tłumaczenie spokojnie. Ale moi drodzy, tak czy inaczej, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Fear and Hunger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej!